Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają także rozmowy nad uruchomieniem kolejnej edycji programu Mój Prąd. Zjawisko smogu pojawia się nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale i wielolokalowej, zwraca uwagę wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, proponując konkretne rozwiązania. Aktualnie wprowadziliśmy dwa pilotaże w województwie zachodniopomorskim i województwie dolnośląskim właśnie na wymianę kopciuchów, tak zwanych kopciuchów w zabudowie wielolokalowej. To są pilotaże, z których wnioski wyciągniemy bardzo szybko i zaimplementujemy te dobre rozwiązania do programu, który chcemy uruchomić na początku roku 2022, właśnie skierowanego do beneficjentów, którzy mieszkają w zabudowie wielolokalowej, a którzy do tej pory nie mogli skorzystać z takiego programu. Budżet przeznaczony na ten cel sięga około 2 miliardów złotych. Obecnie trwają prace nad warunkami dofinansowania, które wpisuje się w popularny program Czyste Powietrze. Mój Prąd to kolejny projekt funduszu cieszący się dużym zainteresowaniem. Jest on nakierowany na szerokie stosowanie fotowoltaiki prosumenckiej. W ramach dwóch pierwszych edycji zostało złożonych ponad 250 tysięcy wniosków. Ta lokacja, która jest obecnie przy trzeciej edycji, przypomnę 534 miliony złotych, starczy na około 178 tysięcy wniosków, bo przypomnę, kwota dofinansowania, wartość dofinansowania wynosi teraz 3000 zł. Obecnie trwają rozmowy zarówno z branżą, jak i Ministerstwem Klimatu i Środowiska na temat uruchomienia kolejnej edycji programu Mój Prąd. Jednak ta czwarta edycja będzie zupełnie inna niż wcześniejsze, wskazuje prezes Mirowski. Chcemy postawić na to, żeby powodować, żeby zachęcać prosumentów, żeby prowadzili, doprowadzali do autokonsumpcji tej energii, którą wytworzą u siebie w gospodarstwie, żeby jak najmniej tej sieci, tej energii wyprodukowanej trafiało do sieci elektroenergetycznej. Pozwoli to przede wszystkim uchronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które przy tej ilości prosumentów powstają. Skorzysta na tym także beneficjent, bo dostanie dofinansowanie na dodatkowe komponenty.